Dzień dobry, dzisiaj piąty dzień mojej podróży, w pół do ósmej. O 5 rano obudziły mnie ptaki. Teraz ktoś stuka gdzieś tam młotem w gospodarstwie. Jest wschód, ale tam z tyłu. Wschód był. Jest wschód, no od strony wschodniej jesteśmy. Tam z tyłu jest jakaś wielka mgła i ciemne chmury. Tego nie widać na filmie. Tam jest to boisko. Stoły z zadaszeniem i taka siłownia zewnętrzna. No jest to taki park. Strasznie mokra trawa. Cały jest mokry namiot od zewnątrz. A tam jest gdzieś rzeka. W ogóle jest tu właśnie wilgotna. Bardzo mokra, ale jest cieplutko. Już można ściągać ciuchy. No i zrobimy mały rekonesans, gdzie ja w ogóle jestem. Jak wygląda mój obóz. O! Jest czerwone żądło. Chyba ta nazwa wygrywa. Największą kłopotem przy składaniu tego namiotu dla mnie jest złożenie go w ósemkę potem. Muszę kolanem przytrzymać i bardzo właśnie wielką siłę tych pałąków pokonać nogą. Jest to dla mnie trudne, ale do zrobienia jakoś. Zobaczcie, to jest ewidentnie park. Ja tutaj wczoraj wjechałem po ciemku. Idę z gimbalem. Idę po wielkiej trawie. To by można było w golfa grać, gdyby było ładnie, ale tutaj jest trochę nie, nawet nie przez krety. Po prostu chyba nie zagrabiono i nierówno. Ale bym się wcale nie zdziwił, gdyby tam może było jakieś gniazdko, tylko by trzeba było zorganizować jakiegoś właściciela. Kto tym zarządza. I tu widzę, że można zrobić jakieś takie spotkania, może nawet integracyjne. Tam z lewej strony jest rzeka. No kapitalnie. No, słuchajcie, idę jedną ręką trzymając się kuli, czy może raczej podpierając się. Idę na skrót, jest tak mokro, więc nie wiem czemu, ale prawą stopę mam bardzo mokrą. No lewą też, ale czuję tylko prawą. Jakimś... A, żeby zwarcia prawie nie było. Czasem wszystko tytanowe, metalowe. I zobaczymy tutaj, co tu się dzieje. No coś, ale to zupełnie inna siłownia niż to, co znam z osiedla w Gdańsku. Słuchajcie, to jest jakaś masówka. Bym coś przeczytał, ale nie widzę liter. Prąd jest, ale zamknięty. Skrzyneczka tylko od lampy. Dobra. Kapitalnie. A tu zaraz mogę skręcić reklamówkę skutera, bo myślę, że warto. Sporo osób pyta, zatrzymują mnie, mówią, panie, co to, skąd to jest, ale fantastyczne. Ktoś tam krzyczy, ale mega. Widzę, że tam też jest jakiś turysta. Ja nie chcę za bardzo swojego obozu zostawiać. Ach, i tak to wygląda. Świetnie. No. Muszę dzisiaj koniecznie załatwić. Dzisiaj. To oczywiste. Zrobiłem 20 km, czyli to takie pewne, 30 też jest pewne, ale już mniej. A do Świętej Dybki, tak jak już mówiłem, mam 38 km. Jeżeli po drodze bym zdążył się gdzieś podładować, teraz muszę 6 godzin. W tym czasie mogę zająć się montażem filmu, ewentualnie jakimiś przemyśleniami i zrobieniem porządku w telefonie, bo już nie ma miejsca. No i wjechałem sobie, bo taki pan mi odtynków jeszcze po 22 kład. I mówię, a może tu, a nie tam, gdzie ten cyrk się rozbił, bo tam gdzieś się cyrk rozbił. A właśnie, a to był błąd. A tam gdzie cyrk, to pewnie byłby prąd. A cyrk w dzisiejszych czasach pewnie bez zwierząt. Idę zobaczyć, może jest tu jakieś gniazdko, może kogoś trzeba poprosić o włączenie. A dajecie wiarę, że tu jest to i to i to, nie dość, że otwarty. To jeszcze jest czysto, jest papier. Nieprawdopodobne, co? I to jest kultura. Thank you.
stan licznika 437. Ja już dziękuję Państwu w Jezioranach. Tak wygląda ten park. To jest znane miasto z różnych koncertów. Nie tylko przecież z innych rzeczy. Tam grali przed chwilą na bębnach. Wieczorem będzie koncert, a ja za chwilę zawrócę i zmierzam do Świętej Lipki. Mam 38 km do przejechania. Gdybym się jakoś ekonomicznie poruszał, to jest to do zrobienia. I chyba to zrobię. Na oparach, tam będę musiał szybko znaleźć wytchnienie. Zjadłem całą chałwę, bo chudy straszliwie przy pośladach. I wypiłem kawę. I jadę, opuszczając jeziora. Mamy scenę, przecież to jest znane. Kuźnia dobrych wibracji. To jest ten kierunek. Radio leciało akurat teraz. W życiu piękne są tylko chwile drzemu. No, słuchajcie, ulica tutaj jest, ulica Szosa. No to jest gehenna, łata na łacie. O, kawałek łaskawie. No, proszę Państwa, teraz tak. Ale żeby kilometr jechać 5, czasami 3 na godzinę, albo hamować z góry, bo to jednak jest bardzo duża różnica. Takie małe koła 10-calowe na łacie, łata na łacie, dosłownie taka droga, no to jest koszmar. No nie chcę uszkodzić opon, a zwłaszcza zawieszenia, bo co ja zrobię? Pół drogi do Świętej Lipki za Jezioranami mam za sobą. Dużymi oponami, dużym kołem jakoś to przeskakujesz. Ja teraz jadę 7 na godzinę i to jest nie do zrobienia. Tak, niby taka mała odległość. Jeszcze mi zostało ile? 38 było. No z jakiejś i przejechałem, no to z 18 jeszcze kilometrów. No to jadąc 6 na godzinę, no to jest 3 godziny. Ludzie! 8 na godzinę. O, dobra, teraz jest gładki asfalt, teraz możemy się rozpędzić po to, żeby za chwilę zwolnić znowu. W ogóle fajne są jaja, jak się jedzie tak z dobre paręset metrów 25 na godzinę w takich warunkach na szosie, to się wydaje, że nie wiadomo jak szybko jedziemy, a 30 to ja byłem ze śmiechu jak moje dziecko na jakiejś karuzeli, nie wiadomo gdzie, na kolejce górskiej. No naprawdę jajca, można się tutaj samemu do siebie uśmiechać. Super. No i znowu. To jeszcze jest light. To jest light. Czasami jest łata na łacie. Jedno z drugim, jedno na drugim się zakłada. O, a tu jaka piękna dziura. No i w to jakbym wpadł, tak przy 15, przy 20, urywam coś. No i koniec. Kto mi naprawi w tych tutaj miejscach ten skuter. Ryn Reszelski. O, ryn. To, panie, to już pachnie Mazurami prawie, a to do Reszela jeszcze było. Troszkę. No nic, trzeba chować zabawkę pod tytułem telefon, bo na szosie żartów nie ma. Czy to nie jest urokliwe? Niebieskie niebo. Z reguły jest niebieskie. Nawet w kolorowankach. Przeurocze. Ale podobne widoki jak na Kaszubach. No bo jak ma być inaczej? Nie jesteśmy nad oceanem. Kapital. No i widać już pierwsze tablice. Święta Lipka. A tutaj 4,5 km okazuje. Przed chwilą było 4. Zrobiłem rewelacyjny wynik na jednej kresce. 28 km to jest naprawdę bardzo dużo. Zostały mi ze 2 km do Świętej Lipki, może 3, i no nie było żadnego ryzyka. Może przez to właśnie, że trochę wolniej jechałem, nie było też dużo wzniesień, no ale wcześniej robiłem około 20
24 km na jednej kresce. Pamiętajmy, że jedna kreska to jest wszystko takie tam mniej więcej. To jest orientacyjnie. Ja nie umiem tego wytłumaczyć. Doświadczenie pokazuje później, można się tego nauczyć, jak się obchodzić silnikiem elektrycznym. I jestem w Świętej Lipce. Dojechałem do Świętej Lipki. Układ jest taki, że mogę tutaj za darmo się rozstawić namiotem, ale nie ma raczej prądu. Ale widzę, że tam jest dom pielgrzyma. A nuż? Chyba, że z rana. No bo kto mi teraz podłączy? Zobaczymy. Mi się to wydawało, że to 30 lat temu, jak tu byłem, zupełnie inaczej. Ale fajnie być znowu. Ale nie, no to tak, jakoś inaczej to pamiętam. Jakiś w lesie bardziej. I bardziej żółte niż pomarańczowe. No teraz czy znajdę prąd? 5 km stąd jest ponoć jakiś agroturystyka. Znowu 25. Dostać propozycję za rozstawienie namiotu, to ja dziękuję. Tu się ładne balety dzieją. Pielgrzymi też ludzie. A, to jest misja, będzie się rozkładała pod choinkami. Fajnie, co? Co widzę tym razem? Wyglądając sprzed namiotu.